Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. I won't let that happen. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Shadow of the Tomb Raider. Ostatnio, jak dobrze pamiętacie, miałem mały problem z wrogami. Mały, zauważyli mnie po prostu. Nie tak to miało wyjść, no ale... Tak to wyszło, musieliśmy się ich pozbyć. Ja sobie jeszcze tutaj eksploruję sobie resztę. I wyruszamy na po otwarcie bramy. Okej, tutaj pasuje ten klucz. Hunduni Sokol, Kalampil. Dobra, Lara zadziałała. Dała się pojmać. Johna. Co z nim? Dobrze. Wydostali go, ale Unuratu została złapana. Tak. Idę szukać skrzyni. Nie wiem, ile to potrwa. To jeszcze się muszę dostać. Co tu jest? Do tego kuwagiaku się muszę cofnąć, ale to później. Oko węża. To tutaj. Nie byłem do końca pewien, czy się złapie. Hmm.
Chodźmy. Ja zaatakujemy coś zaraz? Tam na dole to chyba jakaś świątynia. Mam nadzieję, że u Nuratu nic nie jest. To jest duża dziewczyna. Więcej nie uniosę. Nie mam na to miejsca. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Kto to wszystko zrobił? Wow. To nieźle. To niewiarygodne. Jest coś do zniszczenia. Jak znajdę te wszystkie podwodne skarby, to dostanę rzeczywiście jakiś skarb. Kolejny przykład synkretycznych. I tam. Kurde, głupie. No nie żryjcie mnie. Zeżarły mnie. Kurde.
Ach, znowu mnie zeżarły. Pięć skrzyń musi być po prostu tutaj, na tym obszarze. Jak znalazłem cztery, to piąta też gdzieś musi być. Jest i piąta. Jak dobrze widziałem, to chyba dostałem jadeit. Nie jestem tego na 100%. Opa. Dobra. Zanieśli relikwie do wielkiej świątyni. Skrzynię i szczel. O? Co to było? O, to samo mogę ja powiedzieć, co to było. Szczegółowe grawerunki na tym hełmie i jego niezwyczajnie dobry stan mogą sugerować, że był raczej elementem stroju niż ochroną w boju. To będziemy trzaskać z pistoletu, coś czuję. To nie będzie odporne na kulę. Teraz wszystkiego spodziewać. To nie Lara. Tam w górze.
Chyba nie tu. Ale tak to jest, jak się... Ktoś jest chytry i chce skusić na tego, na jakiś jadeit. Brzydkie to jest. O. Teraz to ja się przestraszyłem już. Wow. Znowu. Castro i ze mnie żarty. Ciekawe. Pierwszy grudnia. I wejdziemy sobie do grobowca. A co? Po tym błocie już śladów są. Zatruła mnie. Bde. Zaraz się uduszę pod wodą. Do tyłu. Po bańkę. Jest! O ja, na styk. Gdzieś mnie wyeksmitowało.
żeby było się wydostać stąd. Easy. Nie, no kurde blade. Nie. Kurde, ten... Wytrzymuję, przeciągam cały czas w prawo ten drążek i... Dlatego to tak... O. Wejdźmy sobie do obozu, a kontynuację tego grobowca zobaczycie już w kolejnym odcinku, na który już Was zapraszam. A teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie i cześć.